Czasem wykształciło się wrzecionowate narwsie, poprzecinane w poprzek szeregiem przepraw przez rzekę, dawniej zapewne brodów, w miejscu płycizn w korycie rzeki, obecnie mostków. Od przeprawy na wysokości mniej więcej kościoła począwszy, zabudowa wewnątrz łowego na wsi oraz na jego bezpośrednich obrzeżach należy do najstarszej i pochodzi w obecnej swej formie z początków XIX wieku. Widok na Stożek Wielki, dla miejscowych Bocianka.
Według mało znanej legendy, początki wsi miały być związane z hodowcami bydła, którzy w poszukiwaniu nowych pastwisk trafili na piękną żyzną, pełną ziół i kwiatów polanę, położoną w głębokiej dolinie otoczonej stromymi zboczami gór w środku prastarej Puszczy Sudeckiej. Historia Sokołowska. Trudno dzisiaj określić dokładną datę powstania osady. Była to wieś związana z zamkiem Radosno. Pierwsza wzmianka o Gorberstorwie pojawia się w 1357, jako o istniejącej wsi założonej najprawdopodobniej przez zakon benedyktynów w Broumowie. Do końca XV wieku miejscowość miała kilku właścicieli. W 1509 roku ówczesny Gorberstorw wraz z południową częścią księstwa świdnickiego nabył hrabia von Hochberg, który założył rodową siedzibę w Książu. Do połowy XIX wieku miejscowość nie różniła się niczym od innych wsi w dobrach Hochbergów. Zmiana w jej losach nastąpiła w 1849 roku, kiedy na wypoczynek zajechała tu hrabina von Kolomb. Zachwycona lokalnym krajobrazem namówiła swojego szwagra doktora Brechmera na utworzenie uzdrowiska. Największa wieś położona w Górach Suchych, Sudety Środkowe w Kotlinie Sokołowskiej, na wysokości 540 do 590 metrów nad poziom morza, w dolinach Potoku Sokołowca i Dziczego Potoku. Sokołowsko otaczają od północnego zachodu Stożek Mały, zwany też przez miejscowych Bocianką, 750 metrów. Od północnego wschodu masyw Bykowca, 898 metrów nad poziom morza. Od południowego zachodu Karpatka, 797 metrów. Od południa i południowego wschodu Włoskowa, 903 metry nad poziom morza. Oraz od wschodu Suchawa, 928 metrów. Po kapitulacji Niemiec 8 maja 1945 roku wieś została zajęta przez wojska radzieckie, a wkrótce przekazana władzom Polski. Dotychczasowa ludność została wysiedlona do Niemiec, zaś na jej miejsce przybyli polscy przesiedleńcy. Nieposiadające dotąd polskiej nazwy uzdrowisko nazwano Sokołowskiem dla uczczenia zasług profesora Alfreda Sokołowskiego, który był bliskim współpracownikiem doktora Brechmera i przyczynił się do rozwoju uzdrowiska, prowadząc tu na przełomie XIX i XX wieku badania nad klimatycznym leczeniem chorób płucnych. Następną ciekawostką Sokołowska jest to, iż w latach swojej młodości mieszkał tu reżyser filmowy Krzysztof Kieślowski. We wsi przypominają o tym fakcie dwie tablice pamiątkowe, w tym na domu, w którym mieszkał.